Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Godzina 4 rano. Za oknem jeszcze totalna ciemnica. Jeszcze się chyba nie dobudziłam. Jestem jeszcze śpiąca. Godzina bardzo wczesna. No, ale trzeba było wstać, bo wywozimy pszczoły i w pierwszej kolejności pójdzie pawilon tam z pól, gdzie mamy ogród. Trzeba jechać, wszystko przyszykować i wywieźć je na rzepak. Ciemno. Chłodno. Gwiazdy świecą. Kot! Już wleciał do domu. Psy sąsiada poszczekują. Kokut nawet pieje. Para leci. Ciekawe, ile jest na termometrze. Czy jest przymrozek, czy nie ma przymrozku? Jest dosyć chłodno. Zostawiłam samochód włączony, żeby mi się nagrzał. Bo zapomniałam sobie wziąć bluzy ciepłej. I wyskoczyłam tylko w koszulce i koszuli. Nie wiem, czy słyszycie, ale odzywają się już pierwsze ptaki. Jak tylko słońce wzejdzie, to będzie tutaj prawdziwy koncert ptasich treli. Gwiazdy błyszczą, niebo błękitne, będzie chyba dzisiaj ładny dzień. Tam od wschodu widzę, że już piękna poświata się robi. Już idę. Tam do środka? Warunki spartańskie przy latarce. Romantiko nam się tutaj włączyło. Powinny być świece, a nie latarki. Przed chwilką wilk wył. Ale kurczę, głos, powiem, że ciary przychodzą. One tutaj chodzą nawet pod naszą pasieką, także... Ale żadnego nie ten. Nie widziałam, nie spotkałam. Czekaj, cofnij się troszeczkę. Cześć, żebym nie wypadła tutaj. Nie. Muszę. Dlaczego tak wczesna pora? Bo trzeba je wywieźć, zanim one pójdą w pole, zanim się zrobi świt. Bo jak tylko temperatura ogrzeje tutaj ule, one idą w pole na pożytek. No i jak wyjdą, a zabierze się stąd pawilon, to one już nie wrócą do ula, bo wrócą na swoje miejsce, w którym były, które zapamiętały z oblotu z poprzedniego dnia. Pszczoła, zanim idzie w teren, ona się oblatuje. Robi oblot przy oczku, zapoznaje się z terenem i wtedy idzie. Zapamiętuje tak jakby, gdzie mieszka, gdzie była i idzie dopiero w pole i wraca później w to samo miejsce, z którego wyszła. No i jeżeli one już wylecą w pole, to niestety wrócą do tego miejsca. No i to jest strata muchy, strata pszczoły. Pospolicie mówi się na pszczoły mucha. Dlatego tak ważne jest wywozić je, zanim stanie słońce i one teraz tam na nowym miejscu się oblecą. Celuję i wcelować nie może. Podpięte i zaraz ruszamy. Edziu pojedzie przodem. A ja asekuracyjnie za nim będę pilnowała tutaj mojego męża, co by z drogi nie zboczył gdzieś na lewiznę. No świecę ci! Bierzesz go czy do silnika, czy do samochodu? No i jadą nasze pszczółki.
Powiem wam, że zmarzłam. Dosyć chłodny świt jest. Później się na pewno ogrzeje, ale teraz przemarzłam. Nie wzięłam sobie kurtki, no ale w samochodzie mi się już nagrzało. I teraz za chwileczkę się tutaj rozgrzeję. Jadę pomalutku, będę jechać tutaj pomalutku za Edziem, asekuracyjnie. No bo to jest droga, wjeziemy je 20 km. I wiecie, no różnie może być, mogą gdzieś tam, no nic nie powinno się wydarzyć, no ale asekurować trzeba, to jednak są żywe organizmy. Droga niby niedaleka, ale na taki pawilon, no można powiedzieć, że daleka i trzeba tutaj koniecznie asekurować. Ale zatrzymam się na chwilkę, pokażę wam, jak teraz jest właśnie o świcie, o poranku na zewnątrz, na polach. Słuchajcie, ten koncert. Jest godzina 5 rano. Teraz już wiecie, kochani, dlaczego mówię, że aby posłuchać prawdziwego koncertu ptasiego, trzeba wstać dosłownie o świcie, aby usłyszeć, poczuć i zobaczyć to, o czym zawsze mówię. Ta mgła, która tutaj teraz się unosi, spowija delikatnym woalem te świeżo pachnące zielenią łąki, pieszczone ptasimi trylami, wyciem wilka w oddali, odgłosem kumaków, żab, które się odzywają tam z bagien. No i my dojechali. Droga zajęła nam godzinę, bo nie jedzie się szybko, jedzie się pomału, 20 na godzinę. Pszczoły już zaczynają, zobaczcie. Do załadunku, a te nawet nie wyłażą z uli po drodze. Tutaj niektóre do załadunku przytkał, bo siedziały mocno na oczkach i już momentalnie zaczynają się ruszać. No i teraz trzeba być w bezpiecznej odległości, bo one będą troszeczkę wzburzone. Słoneczko pięknie wychyla swą twarz z ponad żółtych łanów rzepaku. W tym roku bardzo szybko wszystko rusza do życia. Przynajmniej o 3-4 tygodnie prędzej jak w roku ubiegłym, bo w tamtym roku pawilony wywoziliśmy dopiero początkiem maja. I zobaczcie, jak ten rzepak wygląda. Oby teraz tylko nie przyszły przymrozki. Zdawało się, że dzisiaj był, ale no nie widać, żeby ten przymrozek był. Chociaż temperatura była bardzo nisko, podejrzewam. No nie zobaczyłam na termometr, ale wydaje mi się, że 1-2 stopnie. Jak w horrorze. Pojawiam się i znikam. Witajcie, kochani, drugiego dnia. Dzisiaj kolejny dzień, wywozimy drugi pawilon, ten, który stoi na ogrodzie koło domu. Dzisiaj, nauczona wczorajszym doświadczeniem, nałożyłam sobie ciepłą bluzę jeszcze na koszulę i bluzkę, także jestem ubrana na cebulkę. Wychodzę na dwór i słuchajcie, tu niespodzianka. Cieplutko, cichutko, takie uderzyło mi od razu, wow, ale ciepło. No i na termometrze jest 12 stopni. Wczoraj tych stopni było tylko 2. Wczoraj, jak tak zmarzłam, wsiadłam do auta nagrzanego i jak tak jechałam tą godzinę czasu, 20 km na godzinkę,
Było cieplutko. Włączyłam sobie radyjko. Muzyczka leciała. W pewnym momencie myślałam, że zasnę. Że dosłownie zasnę za kierownicą. I dzisiaj już się ubrałam. Mówię, nie. Żadnego ogrzewania. Żadnej muzyczki. Będę jechała, kurczę, w zimnym aucie. A to niespodzianka. Na dworze ciepło. No i fajnie. Cieszę się. Idziemy do uli. Pszczółki jeszcze śpią. Wy jeszcze śpicie. A my już na nóżkach, po nocy przy latarkach się włóczymy. Jak takie włóczy kije. I jedzie pojazd, który będzie wiózł dziś ten wóz. Abela, nie skupi się. Ten pawilon jest mocny, silny, wyszedł z zimy bardzo ładnie. Tamten, co wczoraj żeśmy wywozili, no jest słabszy, zdecydowanie słabszy. Ale na rzepaku dojdzie. Te tutaj już też na oczkach siedzą. Idę po traktor. Idziesz już? Dobra. No i zaraz pojadą. Na rzepaczek. No i jedzie drugi pawilonik. Celuj, Renia, celuj do dziurki. Światełka są wsteczny. No i jedziemy. Na razie do tyłu. A teraz do przodu i 20 km na godzinkę i tak przez godzinkę do celu. Jest godzina, no, przed 6:00, nawet nie zobaczyłam na zegarek. Słońce dopiero wstaje, a właściwie nie wstaje, bo jest pochmurno. W odróżnieniu do wczoraj, wczoraj było przepięknie, piękny wschód słońca. Słońce błyszczało tam nad rzepakami, a dzisiaj poszło spać. 12 kwietnia i nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest dzień czekolady. I my też tutaj wywieźliśmy nasze królewny, żeby nam produkowały słodycz, a produktu im nie braknie. Tutaj dookoła, gdzie te pszczółki są, są tysiące hektarów pól ornych i setki hektarów rzepaku. Także one, można powiedzieć, siedzą na tym rzepaku. Stoją dwa i teraz oby tylko pogoda dopisała, żeby nie było przymrozków, no to jest szansa, że coś tutaj przyniosą. Pawilony też często jest zapytanie, jak żeśmy je zrobili, czy kupiliśmy gotowe. Myśmy je zrobili z przyczep samozbierających do siana, potocznie nazywanych koszykiem, i całkowicie przerobiliśmy je. One są na osi z tego koszyka na spodzie, ale cała reszta została wycięta, dospawane ramy, dospawane boki, tutaj zrobione zostało ożebrowanie. No po prostu te przyczepy samozbierające do siana zostały przerobione na pawilony. Jedną mieliśmy swoją, taką dużą, no i jak już żeśmy zakupili balarkę, to ona nam po prostu nie była potrzebna, bo mieliśmy dwie. Mniejszą zostawiliśmy sobie w razie W, gdyby coś. A tą drugą przerobiliśmy na pawilon. Później z czasem kolega miał też starą przyczepę samozbierającą, której chciał się pozbyć. No i odkupiliśmy ją właśnie też na drugi pawilon. No i mamy dwa. Bardzo fajna sprawa, bo tak jak ich nie mieliśmy, to te pszczoły wywoziło się na przyczepie. Rano trzeba do dnia było wstać, ule załadować, a nie są one lekkie, bo każdy ul z taką średnią rodziną waży sporo.
później zładować je tutaj na miejscu docelowym i po zbiorze to samo załadować, rozładować było bardzo ciężko. A teraz, no sami zobaczcie, podpina się tylko i jadą. Kupę rzepaków wokoło. Słyszę, że już jakieś pojedyncze pszczoły idą w pole, idą na ten rzepak. Bardzo szybko on w tym roku poszedł w górę. Stał, a potem momentalnie, nie wiadomo kiedy, strzelił w górę, zaczął kwitnąć. I tak naprawdę on już 2 tygodnie temu tutaj miał pierwsze kwiaty. Bardzo szybko, bo jest 12 kwietnia, a normalnie rzepak przecież dopiero w maju zaczynał kwitnienie. A teraz no sami zobaczcie. Jest dosyć mokro, bo tych opadów było i jeżeli nie będzie mrozu, jeżeli będzie ciepło, to on będzie dosyć długo pokwitał, bo będzie tutaj wypuszczał kolejne i kolejne. Albo jak przyjdzie taka temperatura letnia, no to bardzo szybko skończy tutaj kwitnienie. Skowronki pięknie śpiewają, rzepak kwitnie. Dzień budzi się do życia, ale zobaczcie, jak budzi się do życia robinia, potocznie zwana akacją. Wypuszcza już listki, no i tylko czekać, jak lada tydzień pojawią się kłosy kwiatostanowe. Bardzo szybko. A to drzewo jest jednym z tych, które budzą się do życia i wypuszczają liście na końcu. Właśnie robinia, dąb, a tu proszę, 12 kwietnia i robinia ma piękne listki. Robinia robinią i mimo to, że no, człowieka dziwi, że ona tak szybko się rozwija, to jeszcze jestem w stanie to jakoś przyjąć do wiadomości, ale przed chwilą słyszałam słowika. Tam śpiewa słowik. Teraz jadą samochody, więc jego nie będzie słychać, ale bardzo szybko. O, 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 o! Słychać jego kląsłę. Na śpiew słowika nie mówi się śpiew, nie mówi się trele, tak jak o innych ptakach, ale o słowiku mówi się właśnie, że słychać jego kląsłę. Piękna kląsła słowików. I tam właśnie jednego słyszę. Nie no, szok. No i pojechały pszczółki na rzepak. Kwitnie on przepięknie. No i teraz, żeby była ładna pogoda, no to może przyniosą tego miodu. Te słabsze dojdą do siły, a te mocniejsze już będą nosiły. My już tutaj po obrządku ogarnięci, uporządkowani, bo rano to żeśmy wyskoczyli jak takie Filipy z konopi, nie było czasu na jakieś tam przygotowania, ceregiele, tylko trzeba było jechać szybko, zanim świt wstanie, żeby te pszczoły z ula nie wyleciały, jak słońce ogrzeje te ich ule. Tam na orzechu śpiewa kos. Tak śpiewa każdego dnia, rano i wieczorem. Przylatuje tutaj na orzech i raczy nas swoim przepięknym trelem, swoimi przepięknymi śpiewami. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj niedaleko ma gniazdo, dlatego tutaj trzyma się tego orzecha. Ma pożywienie w postaci turkuci, więc gdzie mu będzie lepiej, jak tutaj u mnie? O, na dachu siedzą dwa kolejne. Może to samiczki, bo samce pięknie śpiewają po to, aby zwabić samice. A poleciały. To chyba nie były samiczki, bo na takie piękne śpiewanie to by się skupiły, podejrzewam. Idę dalej do roboty, biorę się za kolejne prace. Dzisiaj jadę do truskawek. Film będzie jutro odnośnie truskawek, jak nawozić, jak zadbać, jak je chronić przede wszystkim przed szarą pleśnią. No i co zrobić, żeby był piękny plon, duże, dorodne truskawy. To będzie jutro. A na dzień dzisiejszy, kochani,
Buziaczki, trzymajcie się, do następnego.